Cześć, właśnie robię test pierwsze wrażenie podkładu Born This Way firmy Too Faced i okazało się, że oprócz tego, że ja ostatnio w Sephorze na promocjach kupiłam parę nowości, bo byłam w Warszawie w Sephorze w Galerii Mokotów, gdzie jest szafa Too Faced, kupiłam trochę nowości i trochę rzeczy, które mnie z tej marki interesowały, to też ja parę produktów miałam w szafie z paczki, którą kiedyś dostałam od kogoś prywatnie całkowicie, więc pomyślałam, że zrobię taki one brand make-up tutorial. To absolutnie nie jest żadna sponsorowana reklama, chociaż jakby Too Faced chciał mnie zasponsorować, to jestem otwarta na propozycję. Oczywiście, żartuję. Produkt, który chciałam nałożyć i nie nałożyłam, bo stwierdziłam, że skoro robię test podkładu, to może nie do końca go w tym filmie użyję, to jest Primed and Poreless Pure Oil Free, czyli baza wypełniająca taka, likwidująca, wypełniające pory i drobne linie mimiczne. To jest próbka taka dość spora na kilkanaście nawet użyć. Powiem Wam, że to jest taka baza w stylu silikonowym, bardzo przyjemna, wypełniająca, coś jak professional, można ją nakładać tylko miejscami, gdzieś na środek czoła, ale chyba nie jest jakimś odkryciem roku. Jest dobra, bardzo dobra, jeśli chcecie wypróbować, ale nie jest to też baza jakaś taka wybitna. Cały czas mnie dopytujecie o film z porównaniem baz i sprayów do wykańczania makijażu. Taki film na pewno prędzej czy później się pojawi. Filmów jest masa. Nie bójcie się, jak widzicie albo nie, ja wrzucam 3 razy w tygodniu, więc na pewno wszystko w swoim czasie będzie. Dobrze, czyli na buzię nałożyłam to. To jest Born This Way, podkład w odcieniu Nude. Na dole znajdziecie link do recenzji. Teraz tak, nie mam korektora pod oczy, więc tutaj się posilę czymś obcym. Pod oczy nałożę to. To jest MAC Select Cover Up. I nałożę go mini glam z pączusiem, którego zmoczę mgiełką do makijażu z Avon. W ogóle mam dzisiaj ochotę na taki jakiś mega glamour make-up, taki na maksa. Całość makijażu utrwalę tym. To jest puder Too Faced Primed and Poreless. To jest puder też, który można stosować z tego co wiem jako bazę pod makijaż. Ja tak nie lubię. I pędzelek kabuki. Lubię ten puder, ale nakładam go minimalną naprawdę warstwą, bo wydaje mi się być taki dość suchy. On pewnie też ma krzemionkę w składzie, jak wszystkie pudry HD. I zobaczyłam dno. Słuchajcie. Widzicie? A najgorsze jest to, że ja go użyłam kilka razy, tego pudru. Naprawdę. Ostatnio nagrywałam przecież jakiś film i Wam mówiłam, że o, pierwszy raz go właściwie tak będę porządnie testować, bo o Jezu, ale to niewydajne jest masakrycznie, słuchajcie. Jakbym to na co dzień używała, to nie wiem, może by mi na miesiąc wystarczył? Jestem w szoku. Chyba zacznę go oszczędzać. Teraz kupiłam sobie taki zestaw świąteczny. On chyba i regularna cena jego to jest 39 albo 49 zł. I minus 20%, więc naprawdę wyszło za nieduże pieniążki. Tu jest miniaturka maskary Better Than Sex. Ja ją kupiłam sobie też parę tygodni temu w dużej wersji. I jest miniaturka ich bronzera kultowego, który nazywa się Chocolate... Ja powiem, jak się nazywa. Chocolate Soleil. W odcieniu jest średnim, średni ciemnym, medium deep. Matowe, takie urocze maleństwo. Zaraz do, chciałam powiedzieć, do posmakowania. Chyba jestem głodna, chyba czas na obiad. Wow, ale otwarcie tego było trudne. Prezentuje się tak i pojemność tego to jest 2,5 grama. To jeszcze nie jest tak źle nawet. Ale pachnie! Wanilią. No i czekoladą. Myślę, że nałożę go sobie dzisiaj T15. Bardzo przyjemnie się rozciera. Ale jest też dość mocno napigmentowany. A propos w ogóle rozcierania pigmentacji, nie wiem czy Wy jeszcze pamiętacie, czy żeście wszyscy widzieli, że ja robiłam z serii paletkowej tą Chocolate Bar i ja tak nie do końca byłam poruszona nią. Widzę teraz, że ten podkład jednak lekko ściemniał na pomarańczowo tu na szyi. Not nice. No muszę przyznać, że ten bronzer ma bardzo ładny kolor. I jak skończy mi się hula, bo ją cały czas denkuję i już prawie i nie będę miała matowego, fajnego bronzera, to nie wiem, czy się na niego nie skuszę. Bardzo mi się podoba kolorystycznie. Nie mam rozświetlacza, ale mam róż, też w takim uroczym małym opakowaniu, nie mają takie dla jednych urocze, dla innych będą pewnie tandetne i zabawkowe te opakowania. To jest Deluxe Love Flash Blush w kolorze Justify My Love
też w duecie i ten róż z kolei był w duecie z taką szminką w płynie. Ja też kupiłam szminkę jedną w regularnej wielkości, dużej. Róż wygląda tak, jest taki dość różowy. Ponieważ ja się ogólnie róży boję, ostrości wracaj, Dankeschön, to nałożę go pędzlem T5. Ja bym też, co takie w tym filmie było, całkiem przyjemny jest ten róż. Jeszcze zobaczę go sobie na dłoni. Nie jest jakoś hardkorowo napigmentowany, jest dobrze napigmentowany, no ale nie jest to slick taki, żeby sobie od razu krzywdę nim zrobić. I myślę, że ma bardzo przyjemny, uniwersalny kolor, taki właśnie teraz nawet trochę na zimę, taki wiecie, taki jakbyśmy gdzieś z mrozu wróciły. Okej. Teraz jeżeli, słuchajcie, roznosi się o bazę pod cienie, ja byłam pewna, że ja mam tą niebieską i bazę tą Shadow Insurance, ale nigdzie jej nie mogę znaleźć i być może po prostu mam omamy jakieś, tak może też być, jest to dość bardzo prawdopodobne. Dlatego jako bazę pod cieniu użyję bazy z Inglota i brwi podkreślę moim ulubionym duetem, czyli kredką z Gosha w kolorze Grey Brown i Brow Plumperem, czyli maskarą z L'Oreala i wtedy wrócimy z powrotem do zajmowania się marką Too Faced. Dobra, teraz przechodzimy do palety, czyli Semi Sweet. Ta paleta będzie w serii paletkowej ze swatchami w wieczorowym albo w dziennym, nie wiem co mi dzisiaj wyjdzie. W środku mamy jak zwykle takie tutaj taki guide, tutorial w sensie do trzech makijaży, które możemy tą paletą wykonać. U mnie ostatnio nie wyszło coś takiego z paletą Make Up Forever, więc ja sobie daruję. Podkład, zapach czekolady i plastiku trochę. Paleta wygląda tak, wygląda dla mnie trochę nawet bardziej kusząco niż jedynka, więc jestem bardzo ciekawa. Nie będę jej jakoś na siłę swatchować, po prostu będę robić makijaż. I postaram się tutaj dodać w dole ekranu napisy, którymi cieniami wykonuję, żeby to nie trwało wieki. I jak będę miała jakąś uwagę, to po prostu zwolnię i się wypowiem. Potrzebuję fajnego eyelinera teraz brązowego, żeby tutaj rozcierać i użyję eyelinera, który wczoraj kupiłam w TK Maxie z firmy Stila za 19 zł tylko. Były piękne kolory, wybrałam właśnie taki czekoladowy brąz. Słuchajcie, makijaż w dużym skrócie z bliska prezentuje się tak. I jeżeli specjalnie zostawiam takie kąciki niedotarte, jakby się ktoś zastanawiał, nawet z tej strony trochę bardziej muszę dotrzeć, bo taki kształt oka mi się dzisiaj podoba i muszę Wam powiedzieć, zbliżę się, żeby była lepsza ostrość, że ta paleta i te cienie w moim odczuciu są zdecydowanie lepsze niż ta pierwsza wersja. One są bardzo kremowe, bardzo dobrze się rozcierają. Maty przepięknie się rozcierają, z tego co tutaj widziałam, cienie drobinkowe też, wszystkich nie użyłam. Jest tutaj taki jeden cień, chyba gdzieś mi się obiło o uszy, że ludzie go nie lubią. Ten tutaj, to jest Pink Sugar i już Wam pokazuję, jak on wygląda. On wygląda po prostu tak.
I słuchajcie, ten cień tak ma, to nie jest tak, że on jest słabo napigmentowany i wcisnęli jeden taki zły. To jest po prostu cień, który jest top coatem i który ma najzwyczajniej w świecie być tylko taką wykończeniówką. Ja wytuszuję rzęsy i dokleję chyba sztuczne i wykończę makijaż. No ogólnie rzecz biorąc, paleta podoba mi się o niebo bardziej niż pierwsza część, zarówno kolorystycznie, pomimo że znowu tutaj mamy 32 odcienie brązu, żartuję oczywiście, to jakoś zdecydowanie bardziej przypadła mi do gustu. Podoba mi się, nie żałuję, że ją kupiłam, naprawdę. Słuchajcie, już co mi się szybko nasunęło, maskara bardzo dobrze wyczesuje, szczotka jest jak widzicie taka dość rzadka. Gdzie jest ta osa? Szczotka jest dość rzadka. Prawie jak monobrał. Natomiast tu chyba nie widać, że są chyba nie widać, że są grudki. I ona zostawia grudki, ale na szczęście dość łatwo je wyczesać i zostawia taki właśnie trochę efekt, jak widzicie, sztucznych rzęs. Trochę się oczywiście już ubrudziłam na powiedzę, ale mam nadzieję, że to się da zlikwidować. Natomiast ona, no mówię, wydaje się być sucha. Ja gdzieś słyszałam opinię, że ona właśnie dość szybko wysycha. No nic, to chciałam powiedzieć. Jest bardzo czarna. Swear it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air and now it's starting to spin. You make me feel kind of bad, kind of good, kind of everything. Okej, makijaż skończony, rzęsy mi się jeszcze w tym miejscu przyklejają. Jak widzicie, są dramatyczne. Są jak z Hollywood co najmniej, a tak serio pracuję nad glam lashami, śmiesznie to brzmi. I te są o tyle fajne, pomijając ich monstrualną wielkość, że one są bardzo wykręcone. Ja mam taki problem ze sztucznymi rzęsami, że one są czasem bardzo proste w porównaniu do moich naturalnych rzęs, które są wykręcone i one niekoniecznie się dogadują. A tutaj o... I to są akurat rzęsy naturalne. Więcej szczegółów jest na Facebooku, więc jak chcecie coś podejrzeć albo się w jakiejś sprawie wypowiedzieć, to tam Was kieruję. Kompletnie ich nie czuć, są tak lekki szok. Tak, więc makijaż ukończony. Podsumowując, jestem bardzo zadowolona z tych produktów z firmy Too Faced. Paleta jest świetna w porównaniu z tą poprzednią. Jestem zaskoczona bardzo mile. Cudowne są te produkty do ust. Też jestem zakochana. Nie wiem, czy nie kupię więcej kolorów. Pewnie nie, ale... No wow, po prostu jestem w szoku, one są takie półmatowe, a jednocześnie czuję nawilżenie na ustach. Podkład, no nie wiem, czy będzie aż taki genialny, jak to krzyczą wszyscy w Stanach, ale na pewno nie jest zły. Maskara fajna, cienie świetne, jak powiedziałam, konturówka do ust jest genialna, bronzer jest bardzo fajny, także ogólnie jestem z tych produktów bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Pamiętajcie o subskrypcji, zapraszam Was na mojego Facebooka, na Facebooka Glam Shopu i pamiętajcie też o kciukach w górę i to wszystko na dziś, do następnego razu, buziaki.